Dzień dobry, witam w kręciku z Farminga 22. W dzisiejszym odcinku, jak widać, sprzedaż oleju słonecznikowego za grube pieniądze. Nie wiem za ile, ale zaraz wam powiem. Jak sprzedam, to będę wiedział. Ale jest tych pieniążków, jest. Za 150 tysięcy będzie? No, no spokojnie. No bo muszę wziąć sobie kredyt i kupić pole. Jeszcze nie wszystko, bo tu jeszcze zostały pole, to jak widać. A, bo ja za triggerem stoję już. Dobra. Majne błędy. Zaraz obrócę te palety. 160 tysięcy. O, ale fikołka zrobiła ta paleta. No dobra. Mnie ten nie interesuje. Ważne, żeby się sprzedało. Dobra, 170, 2, 3. No, 170. No to ładnie dało. 170 tysięcy dało. A ja muszę wziąć kredytu 60 tysięcy i kupić pole. Y, 220 chyba tam kosztowało. Nie wiem. Pole numer 16, no bo tu jest soja. Więc trzeba kupić. No już trochę bardziej niebiesko się robi i to mi się podoba. No i dobra. Promocje na szybko są takie, bo muszę przeskoczyć jeden dzień. Właśnie nie wiem, czy na minus nie będę przypadkiem. Ale zaraz to zobaczę. Ponieważ iść gdyż mam kombin wypożyczony, no bo dzisiaj jest zbiór soi. Bo nic innego do roboty nie mam w planach. No i trzeba zobaczyć, czy nie będę na minus... O, na plus jednak jestem, dobra. A tylko 5 tysięcy mi wzięło, wydaje maszyna. Tak to był na plus dużo więcej, ale dobra. Promocje. O, moja przyczepa jest na promocji znowu. No i pół trójka, a tak to w sumie, oprócz tej przyczepy, to tak w sumie nic ciekawego. Może sobie skipnę ten czas. Żeby te dziwne... No, 20 minut? Nie, więcej. O, pół godzinki. 40 minut, powiedzmy. Żeby te obleśne cienie zlaszły z mojego pola, które będę kosił. A reszta to mnie nie interesuje. Już tam kątem oka mogliście zobaczyć, co tam stoi, ale... Zaraz pokażę wam dokładniej. No to co? Trzeba kliknąć Genery Kurs. Ja sobie tutaj będzie kosił przyjaciel, a ja będę kosił... Ale zobaczcie tu. Jeszcze trzeba zobaczyć, czy są jakieś fajne kontrakty. Ty. Tu na buraki, to można było się spodziewać. Ale jest na luz, dobra. Ja to sobie po odcinku zrobię. A tu przyjmij i tu też przyjmij. W sumie to możesz te... Właśnie, mam Sztejera. To Sztejer może sobie jeździć stale rybką. Na kontraktach. Na polu numer 12. Czemu by nie? Tylko pierwszy trzeba zrobić tak, o. Przejedź. Może tu na pole, jak dasz radę. Moje pole tutaj jest... No, do koszenia mam... O, idea Fenda, idea 8T. Rok 2023. No i przejedziemy się. Wziąłem header, ten szybszy. Bo 13 na godzinę, żeby szybciej kosić po prostu. Bo był taki sam, zresztą może na zaraz wam pokażę. Mody DLC Akko. Widzicie ten power flow, co ja mam? 13 na godzinę. Jest Dyna Flex. Ale one jadą tylko 10 na godzinę.
Ten ma 12,2 metra, 13 na godzinę. Powerflow, a tutaj Dynaflex 10 na godzinę. Nie wiem, czemu tak, ale... Ale jak się da 13, to wziąłem sobie tą szybszą wersję, tak? No bo przecież... Nie będę powolutku jechał, no bo bez przesady. Fajny ten pędzik, podoba mi się. I chyba wiecie co, ja go nawet sobie kupię tutaj. Dwie tony z poprzeczniaka dało. A, te oczka, to coś pięknego. Co chciałem? A ja chciałem tego, Steyr robi talerzówkę zapiąć. Właśnie, właśnie. Steyr robi talerzówkę zapiąć. I żeby on sobie już jeździł. Może puszczę go na to mniejsze. Na 21. 21 na pewno na odcinku zrobi, a... Wiadomo, 21 zrobi na odcinku, a 12 no też może by dał radę. Ale wolę mieć taką pewną rzecz. Takie coś. Znaczy pewną rzecz. Albo dobra. Dobra, bo już się zakręciłem. 21 po prostu pole i tyle. Pole numer 21 i tyle. Bo już za dużo, już się zakręciłem i już chciałem 50 rzeczy naraz powiedzieć. A to tak nie wolno. Ja ten kruk tam pisał. Co na ferie, chyba. Kwiatek? Jaki kwiatek? Super. No co ty? Dobra, GPS-ka i trzeba jechać do góry. I trzeba kosić powoli ten, tą soję. Czy powoli? 13 na godzinę to nie tak powoli, nie? Ale podoba mi się ten kombajn. Ja go chyba tutaj kupię, nawet w tej konfiguracji, bo to jest 2023. Czyli ta najnowsza konfiguracja. I w sumie taki, jaki mam rok, jakby nie było na co. A John Deere już kółko zrobił, więc... Więc fajnie. I też fajny jest ten header, że on 13 na godzinę jednak jedzie, a nie 10, tak? To też już tam trochę dużo. To już dużo daje, że jadę te 3 km, 3 km szybciej na godzinę, tak? Już jest dużo. Steyr jeszcze jedzie, dobra, bo widzę. Ale już chyba dojeżdża, bo zwolnił. Pomocnik G zakończył pracę. No ja. I teraz są najważniejsze. Czyli zobaczyć to. Czyli ten header zwierzy, no bo to jest też ciekawe. Czy ten header w ogóle zwierzy, czy zostawi sobie na przykład Żyda, tak? Ale no, tak jak myślałem. Czyli po staremu trzeba to tutaj zrobić. To trzeba zrobić po staremu. Czyli tak jak w sumie zawsze. Że trzeba tam obkosić. Znaczy na tym moim John Deere'em też jeszcze się zmieszczę, tak? Weźmie do tam. Dobra, jadź. John Deere to jeszcze przejedzie jakoś, ale już powyżej gdzie tych 8 metrów header co ja mam. To już jest tutaj zawsze problem.
Ale nie ma rzeczy, których nie da się rozwiązać, jak to się tam. Czy jakoś tak to się mówi. Tu już nawet nie chodzi o komboj, że on nie ma siły, tylko tu dosłownie każdy komboj wymienka. Nawet tego New Hollandu CR-a, co miałem tutaj na słoneczniku, to on też tutaj wysiadał pod tą górkę. Więc to nie o to, nie chodzi o to, że jest za słaba konfiguracja kombajna, tylko po prostu ta góra jest zbyt ostra. Nie wiem, będę musiał tą górę kiedyś poprawić, no. I tutaj najwyżej szybciej zrobić trochę zakręt. Nie wiem, pomyślę. Albo postaram się pobawić jakoś tą górą jeszcze, żeby ją trochę złagodzić. No to kurde, tutaj to ja nic z nim nie będę jeździł. A cały czas poprzek robić to też trochę słabo. No dawaj, dawaj, dawaj. Sędzik, dawaj. O kurde. To jest takie problemy to pod tą górkę? Ja nie pamiętam ile mój rząd jechał. Niestety. Może silnik jest trochę przymały do tego, ale może. Bo ja wziąłem 8T. Jakbym wziął 10T, no to na pewno poszedł. Ale nie chciałem płacić za silnik po prostu. Nie chciałem płacić przy wynajmie. Dlatego wziąłem sobie 8. Nie wiem, zobaczymy sobie kolejny przejazd, jak to będzie. Czy też będzie tak miał takie problemy, czy. No tutaj jest trochę nierówno, to kombajn może mieć problem, bo header już widać, że idzie w powietrzu. Czy że środek headera idzie w powietrzu, albo tiry ją po ziemi, można powiedzieć. Więc coś tam może mieć problem tutaj. Ale to nie wiem. Zobacz. Pomyślę. O, to. Objadę w koło. Bynajmniej postaram się objechać w koło. Pole. Ciekawe, czy mógłbym mieć starszy zbiornik na objazd w koło. To też jest ciekawostka. No bo 17 ton kielich, no to. A, to nie, to ja mam 10 ton. No to mój rzędnik ma 6,6, dobra. 66%, nie? No to trochę tej sobie będzie. Zważając na to, że już mam 11 ton. Można powiedzieć, że mam 11, a on tam ma 7, no to już mam 18 ton na koszenie. To będzie tu jeszcze dalej. A przecież jeszcze jedno pole mam do koszenia, 16, które kupiłem dzisiaj, przed chwilą. No więc na 16 będzie kosił sobie mój rządy. A ja będę fędzikiem sobie tutaj dalej atakował. Ja cały odcinek będę kosił tym fędem, więc. Więc elegancko. Okej. Czwartek 17 sierpnia. No a ten film jest jutro na piątek, więc muszę go szybko nagrać. A czy szybko nagrać? Muszę go zaraz szybko wrzucić i miniaturkę zrobić. A czy na miniaturkę już mam? Więc to z tym nie problem, ale chodzi o to, że będę musiał to od razu wrzucić, ale to też nie problem. W sumie zaraz po tym odcinku wychodzę z save'a. Idę się czegoś napić po odcinku. No i wpić na fleta na osadzie, no bo dawno nie było tej serii. A przydałoby się wreszcie tego fleta na osadzie wrzucić. W sumie nagrać i wrzucić, albo może tak bardziej. No i tak. No jak go nagram, no to wrzucę, tak? To raz. A dwa, że. Czyżbyś te jar się zablokował? Nie, jednak nie.
No i nagram go i wrzucę, no bo już w sumie chyba ze dwa albo trzy tygodnie nie było fleta. Nawet nie wiem, kiedy był ostatni odcinek, poważnie. Panie! Panie, a jaki to ma heder? Mega 370? Z 7 metrów będzie miało, albo 6 było. Dojadę, bo jeszcze tona w pierniku, na to na spokojnie. Okej. No. Może? Może na szlaku. Szesnaście 700, dobre. No to już tutaj muszę się wysypać, to na pewno. W sumie kółko zrobiłem, a nie wiem ile minut z odcinka. 16. No tak, tylko że też nie można na to patrzeć, bo ja tam chyba prawie pierwsze 5 minut walczyłem z... Nie, no, z wiatrakami to nie, ale walczyłem z tym olejem. Potem jeszcze pole kupiłem, musiałem tam coś. No to. No spokojnie. Zaraz jeszcze będę musiał Jumpinę przejechać na kolejne pole, więc też trochę zejdzie. Zrobię z 30 minut odcinka i tyle, tak. Dosyć szybko sypię, więc jest najważniejsze. A on sobie tutaj poradzi, ten mój przyjaciel. Ale tu będzie fajnie się grzało, nie? Z headerem. O! Dobrze, ja tu nie będę kosił, nie? Bo tu jest tak przebrzydle o tej godzinie. O jest. Jakbym dał 9, to by na pewno to przeleciało, ale ja tego pola na szczęście nie potrzebuję, więc... Ja tam tylko się przejadę. Kombajnem, ale nie będę tam kosił, więc... Więc dobrze, dobrze, dobrze. I ta disco. Tak sobie myślałem, że pewnie GPS mi nawróci w tą stronę. A ja chcę jechać w tą. I co teraz? I tam na górę chcę jechać. No i wrócę lewą stroną. Wtedy zobaczę, bo to są dwa przejazdy w lewo jeszcze. Więc pomyślę, jak to zrobić, żeby to było sensownie. Pomyślę, no po prostu pomyślę, no nie wiem, no. Elegancko tego. Ale... Na później pomógł. Zobaczcie, czy ja mam ten kombaj dodany tutaj. Nie, co? Nie widzę. Dobra, fajnie to idzie. I chyba jednak ten silnik trochę przysłabały jest. Może nawet trochę i bardzo. Dobra, to ma jeszcze dwa przejazdy. Tylko nie wiem, czy on nie idzie do przyczepy, ale powinien jechać do przyczepy. Czekaj, czekaj, czekaj. O, jedzie, jedzie, dobra. Znaczy, ja go nie widzę, ale... Ale widzę po tym, po inspektorze, że się rusza, a ma już pełny zbiornik. Więc jedzie do przyczepy.
Czyli mogę na ten napis sprawdzić, ale dobra. Już TRT zaraz będzie kończył. No a ten idzie do przyczepy, tak jak mówiłem. No i tu będą dwa długie przejazdy. No zjadę tędy, podjadę tutaj tym krótkim. I potem tutaj jakoś się wetnę, żeby to na dwa razy wziąć. To myślę. Jakoś tak, zaraz to wykombinuję. No bo soja, wiadomo jak to soja, no nie sypie jakoś rewelacyjnie. Może nie sypie rewelacyjnie, ale oddaję w pieniądzach, więc... Ostatnio miałem 66 ton, więc teraz już mam więcej. Znaczy więcej, no nie mam jeszcze więcej, no bo... Bo wtedy miałem 66 ton. Miałem 66 ton, a... 8, jak to fajnie, jak to dziwnie wygląda, że to jest tylko 8. A tutaj kliknę. No to normalnie, 702... No dobra. Normalny model, ale to tylko finiszna 8, no, no okej. Okay. Tak ma być, znaczy no tak ma być, no. O, fajnie tam John Deere widać tle. Italo Disco. To elegancko. Wszystko tego. A joch, no, polecasz? Mówisz. Okej. Okay. Ile mam minut? 22. No to jeszcze trochę zapokazuję. No to... Brać, no. Dobra. Fajnie to idzie. On tam ma jeszcze jeden przejazd. Znaczy ten jak skończy to jeszcze jeden. Więc za chwilę będzie trzeba zrobić przejazd mały. Ale to się da. Przez co my też trochę rządymy się przejadą, no wiadomo. Nie można to cały czas będę jeździć, tak? Znaczy no niby można, ale wiecie o co chodzi. Tyle, żeby trochę było czegoś innego, więc tak w sumie żniwa... Wiadomo, że będę miał dużo skoszone, no bo będę miał tutaj tylko te... No pół pola będę miał skoszone, jak zawsze. No bo jednak metry headera robią roboty. W sumie metry headera, czy bardziej prędkość robocza tego headera. No w sumie prędkość robocza tego headera tak naprawdę. No w sumie metry też robią, tak? No bo... Jakbym tą moją siódemką jechał, czy tam 7,5, no to trochę by tu zeszło, tak? Aha, i ten GPS tak... W sumie trochę... Nie no, w sumie normalnie mapie. To trzeba wiedzieć, że... Nie można ze skosa wjeżdżać i tyle. Wjechałem tutaj po to, aby żeby... Po to, a to żeby... Kurczę! Ale bym teraz zawinął rogala myślowego. A tego to nie wiem jeszcze. A kiedy... O! Przyzwoniłem. Drzewko tu było.
Dobra, trzeba przejechać, tak? Wiem, że zakończył pracę. Październik, grudzień, ok. Październik, grudzień. Dobra, bo tu już nie korzę, bo już jest za duża przechyłość terenu. Może szybciej. Na razie nie, ale kiedyś. Na razie nie. No, kiedy to? No ile? Bo ja sam wiem. Nie no, 5 chyba, tak? Albo 6. Nie, 6 chyba. Czekaj. Bo 4 razy farming. 4 razy z 22. Bo nic innego nie ma z 22, tylko podstawowe mapy. No to są 4 serie. Cztery serie. Z 15 jedna to jest 5. To jest 5. Cześć. Z 15 jedna, z 22 4, no i 17, no to 6. No. Sześć naliczyłem. Jeszcze trochę i pewnie wielmoże się skończy. A tu do wielmoże do końca to jeszcze trochę brakuje. Tak? 28 minuta. Kurde, no nie wiem, chyba będę kończył powoli odcinek. Trochę sobie pokosiłem, trochę pogadałem. Więc chyba będzie odpowiedni czas, żeby skończyć odcinek. Tylko przestawię sobie pracowników oczywiście. Czyli. Dobra, ty sobie syp. Ty zrób mi przejazd na... Są silosy, no to niech tutaj przejedzie. A ty mi zrób przejazd... O, czekaj, bo on zakończył pracę, ale... A jest, dobra, kontrakt odbieram. Dobra. Dobra, przejadę się tym rządnikiem. Bo czemu by nie? No i w sumie to będzie fajne zakończenie serii odcinka. To motowidza sobie puszczę, bo nic kurde nie widać. A postaram się przejechać z kabiny. Mój pracownik będzie w lewo jechał. No i powinien. To coś tak... Nie bardzo mu to idzie, skręcanie w lewo. Pani, coś pan zrobił. Dobra, idę do tego, do mojego sztajerka. I przestawię go na kolejne pole. Niech już sobie jedzie. Ten 33 FPS-ki, 34.
I w prawo. I na drugim rondzie będzie w lewo. Terpent. No fajnie zejdzie. Dobra. Niech jedzie. Ile zrobi na save'ie, tyle zrobi, tak? No to będzie niby 20 minut jechał. Ja muszę zobaczyć, czy ten baron już... Oczywiście, że nie. Myślałem, że ogarnął, ale jednak widać trochę... Ciężko mu z tym idzie. Ten, co tu się zakręcił koło słupa i... no baran, baran. Cały pracownik, no cały pracownik. Pararirara. Czyżby kruk napisał? Dobra, przejazd. Teraz nie paczta, bo zrobię nielegalną rzecz. O, dokładnie taką. Ogólnie to nie jest dozwolone z takim headerem po asfalcie, no ale... Ale ja już kończę odcinek, więc 33 minuta. A chcę tylko wam dojechać na pole z wami i pokazać wam te pole. No w sumie widzieliście na mapę, jakby nie było. To. W sumie wielkiej tajemnicy nie ma, ale. Ale wiadomo, tak. Zawsze to by był krótszy odcinek, jakbym nie jechał na to pole. Ale to zawsze już jedno kółko będzie zrobione na tym polu, więc. Później, jak będę sobie ogarniał, to już będzie zawsze te 2 minuty mniej do jeżdżenia. Pracownik miał. Znaczy kurs tutaj. Tam był wjazd, dobra. Ja się władowałem tak trochę perfidnie. Ale dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa. Pa.